Niemiec, gestapowiec, powiedział, że nie będzie już strzelał, że ma dość tego szaleństwa, krzyczał. Witamy Was serdecznie w nowym odcinku z Nowego Sącza. Dziś będzie o wyjątkowym potworze. Szefie, byłym szefie gestapo, tu właśnie w Nowym Sączu. Człowieku, który zapisał się niezwykle krwawo na ziemi sądeckiej. Chciałem Was jeszcze zaprosić do reportaży, które przygotowujemy specjalnie dla naszych wspierających. Od dłuższego czasu w tych reportaży nazbierało się dość sporo, więc zapraszam chętnie, abyście właśnie dzięki wspieraniu mieli możliwość oglądania tych niezwykłych obrazów. Jest ich dość dużo i opowiadają o różnego rodzaju skalach okrucieństw, a także historii, tej trudnej historii XX wieku. Serdecznie Was zapraszam, bo już dziś czwartek najnowszy reportaż o krwawej wigilii Zachodnicy Dolnej. Była to jednostka, która składała się z degeneratów, dewiantów, pospolitych kryminalistów. Mają oni krótki rozkaz – spacyfikować wieś. Usłyszał głos jednego z Niemców, który mówił do pozostałych – mordować i palić wszystko. Na sam koniec wojny ludzie ci, którzy wytrzymali 6 lat terroru okupacji hitlerowskiej, mogli przeżyć, a zostali bestialsko zamordowani. A teraz przechodzimy do odcinka. Ponad 30 lat temu, latem, w 1993 roku, w jednej z celi więzień Republiki Federalnej Niemiec, zgarbiony i zmarszczony staruszek, który ma 85 lat, udziela swojego ostatniego wywiadu tuż przed śmiercią. Ten wywiad udziela dziennikarzowi zachodnioniemieckiemu. Mówi bardzo skrupulatnie. Pamięć ma ściśle fotograficzną. Opowiada szczegóły i niestety z ubolewaniem stwierdzam, że kiedy udziela tego wywiadu, nie ma praktycznie żadnego wyrzutu sumienia. Tym człowiekiem jest potwór ziemi sądeckiej, Heinrich Hamann. Człowiek, który w swoim jestestwie miał tyle zbrodniczych instynktów, potężną, skondensowaną skalę okrucieństwa, która w historii Nowego Sącza i ziemi sądeckiej nigdy po prostu nie miała istnienia. Był to zimny, wyrafinowany hitlerowski stwór, który siał tutaj strach, zniszczenie i śmierć. Po dzień dzisiejszy nazwisko Hamann powoduje, że ci, którzy pamiętają jego krwawe rządy, tu właśnie w Nowym Sączu, na ziemi sądeckiej, to na dźwięk tego nazwiska stają po prostu w bezruchu. Hamann był bez wątpienia wrogiem numer jeden dla Polaków i Żydów, którzy w czasie okupacji niemieckiej mieszkali w Nowym Sączu. Jakby go tutaj scharakteryzować, kiedy sięga się do świadków, tych, którzy tą bestię widzieli codziennie na własne oczy, oni wspominali, że człowiek, który by nie znał tego hitlerowca, w życiu by nie przypuszczał, że ten niewysoki z aparycją, bardzo elegancki i dość młody mężczyzna, który przenikał swoim stalowym wzrokiem ofiarę, nie mógł być takim zbrodniarzem.
a jednocześnie był i krwawo zapisał się w historii Nowego Sącza. Zawsze patrzył z dołu, jakby spod łba. Dopiero wzrok przenosił wprost, kiedy wiedział, że będzie zabijał, że będzie mordował. Wtedy, kiedy był już rozjuszony i kiedy tracił nad sobą panowanie. Potrafił jednocześnie krzesłem zabić, zatłuc człowieka, a za godzinę być niezwykle dżentelmeński, uprzejmy wobec i szarmancki wobec kobiet. Urządzał pijatyki, pijackie orgie dla swoich kompanów i dla innych siepaczy, dla tych, którzy razem z nim siali tutaj strach i cierpienie. Bez wątpienia Hamana w Nowym Sączu panicznie bali się wszyscy. Kwietnia 1942 rok zapisał się niezwykle czarno i krwawo w historii Nowego Sącza. Otóż Haman przeglądał archiwa i natrafił na listę biblioteki syjonistycznej, na listę członków tej biblioteki, która została założona w latach 20. przez lewicową organizację. Haman stwierdził, że mamy tu przecież ukrytych, zakonspirowanych komunistów. Nakazał natychmiast policji żydowskiej w getcie wyłapać wszystkich z tej listy do godziny 16. Inaczej będą oni, poniosą konsekwencje, czyli zostaną zamordowani. Ci, którzy nie wyłapią tych właśnie z tej listy. Policja żydowska wbiega do getta, dostaje szału, szuka. Nie jest możliwością w tak krótkim czasie odnaleźć tych wszystkich ludzi. A więc łapie się takich, którzy są pod ręką. Być może nawet mają zbliżone albo podobne nazwiska. Wszyscy ci ludzie trafiają tutaj do więzienia. Dzisiaj ulica Pijarska. Trafiają na dziedziniec, ale nie do cel więziennych. Dlaczego? Dlatego, że Haman rozpoczyna swój demoniczny spektakl. Rozkazuje, aby orkiestra grała całą noc, a ludziom tym każe tańczyć. Krzyczy oczywiście na wpół pijany, że to będzie wasz ostatni taniec. To ten tanc, taniec śmierci. A na widowni zasiadają SS-mani ze swoimi żonami, dziećmi. Zaczyna się makabryczny spektakl. Ci, którzy przetrwali, było ich niewielu, wspominali, że w pewnym momencie jedna z kobiet, już zamęczona tym właśnie okrucieństwem, zwraca się do widowni. Tak, tam gdzie siedzą SS-mani, ich żony, dzieci, krewni. Zwraca się i mówi: wasza krew, nasza krew, którą wy od nas właśnie teraz pompujecie, nigdy nie pozwoli wam wygrać wojny. Zostaniecie przeklęci i zostaniecie pomszczeni przez tych, którzy przetrwają. Oczywiście powiedziała to Raka Goldberg. Niektórzy twierdzą, że została zabita już na dziedzińcu, a niektórzy twierdzą, że znacznie później. Bo około 3:00 nad ranem muzyka milknie. Haman, oczywiście, wciąż żądzą krwi napojony, każe tym ponad 300 ludziom wymaszerować z więzienia w kierunku cmentarza. I tam rozpoczyna się jeden z największych dramatów drugowojennych Nowego Sącza. Kiedy muzyka ucichła, bramy więzienia na Pijarskiej otwierają się i sznurem wychodzi ponad 300 ludzi. Kierowani są oni na wpół przytomnych od pijaństwa SS-manów na cmentarz przy dzisiejszej ulicy Rybackiej. To tu właśnie, gdzie w tej chwili jestem, rozegrał się ostatni dramat tych ludzi, których wcześniej upodlono i kazano im przed śmiercią na siłę tańczyć. Przychodzą na cmentarz, pada rozkaz rozebrać się i położyć twarzą do ziemi. SS-mani nagle ożyli. Zaczynają strzelać oszalale, na oślep. Niektórzy jeszcze żyją, niektórzy są wpółprzytomni. Większość z nich jest ranna, ale dają znaki życia. Tych ludzi kładzie się do wykopanych dołów i warstwa po warstwie układa jednego na drugim.
Jeden ze świadków, Samuel, stwierdził, że było to około 360 ciał. Mówił, że większość z nich dawała oznaki życia. Ale sysmani stwierdzili, że szkoda kul, lepiej na następnych przeznaczyć. Ci i tak umrą, czy w ziemi, czy zakopani w ziemi, to było już obojętne. Świadkowie tych makabrycznych wydarzeń, polscy świadkowie, mówili, że jeszcze kilka dni, właśnie tutaj, gdzie zakopano tych ludzi, ruszała się ziemia. Przeżył tylko jeden Żyd. Ten, który schylił się i wyczyścił Hamanowi buty. Buty, które były splamione krwią pomordowanych. Haman w takim geście łaski, państwa, takiej pańskiej łaski, pozwolił mu uciec. Równolegle z tragedią ludzi, którzy zgromadzeni są na dziedzińcu więzienia, dzisiaj ulica Pijarska, rozgrywa się jeszcze jedna, mała, ale jakże okrutna tragedia. Otóż Markus Lustig, młody żydowski chłopiec, który zamieszkiwał jedną z kamienic na dzisiejszej ulicy Pijarskiej, opowiadał po wojnie takie zdarzenie, że kiedy ucichła muzyka właśnie na dziedzińcu więzienia, gestapowcy wpadli do ich mieszkania. Myśmy się już kładli spać z siostrą, mamą i tatą. Oni kazali otworzyć drzwi. Wpadli do mieszkania. Mój brat był ledwie zaspany. Nic praktycznie nie słyszał. Ja słyszałem, jak ojcu kazali się odwrócić. Padł strzał w tył jego głowy. Słyszałem, jak głucho upadło jego ciało na podłogę. I w tym momencie usłyszałem rozpaczliwy krzyk mojej matki i mojej siostry. Weszli do naszego pokoju. Zaczęli strzelać tam, gdzie leżeliśmy razem z bratem. W kołdrę, ślepo. Mojego brata zabili. Mnie nie zauważyli. Siedziałem cichutko pod kołdrą i czułem, jak krew mojego zabitego brata spływa po mnie. 29 kwietnia, w tą bestialską noc, tu, w tym miejscu, na ulicy Franciszkańskiej, rozegrał się ostatni dramat tego szalonego i diabelskiego hitlerowskiego niemieckiego polowania na ludzi. Otóż w tej kamienicy, w której przed wojną znajdowało się mnóstwo sklepów, w tą właśnie diabelską noc Haman i jego świta zastrzeliła 81 osób. Na drugi dzień ludzie, którzy przeżyli, opowiadali, że widok był dantejski. Otóż mężczyźni, którzy pochowali się za szafy i za meble, dalej tam tkwili, ale nie żywi, tylko ich zwłoki zastygłe za właśnie tymi meblami, posiekane kulami. Tutaj zastępca Hamana nie wytrzymał. Niemiec, gestapowiec, powiedział, że nie będzie już strzelał, że ma dość tego szaleństwa, krzyczał. Haman go trącił, Haman szalał, brał karabin i strzelał dalej. Pod łóżkami chowały się dzieci. Ale tam morderca też je wytropił. I na następny dzień te właśnie zastygłe, małe, dziecięce zwłoki leżały pod łóżkami trafione kulami Hamana i jego siepaczy. Był jeszcze jeden widok tej kamienicy, który został zapamiętany przez świadków z najmniejszymi szczegółami. Otóż jedna z kobiet przytulała do swojej nagiej piersi niemowlę. Kula niemiecka przeszyła głowę tego niemowlęcia i wdarła się dalej, wbiła się w serce tej kobiety. I dziecko i ona zostały zabite. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, jest tablica. Dokładnie w tym miejscu, gdzie były drzwi, gdzie tej nocy, 29 kwietnia 1942 roku, gestapowcy wtargnęli i zaczęli mordowanie. W czasie II wojny światowej po mojej prawej stronie w budynku dzisiaj przy ulicy Czarneckiego znajdowała się krwawa placówka gestapu, którą dowodził właśnie kat Sądecczyzny Haman. Człowiek ten dowodził jedną z najbardziej krwawych placówek. Dla porównania proszę sobie wyobrazić, że inne placówki gestapo w powiecie na przykład gorlickim miały na koncie ponad 8 tysięcy zabitych. A w powiecie jasielskim ponad 7700. Ta tutaj, po mojej prawej stronie,
miała 25 tysięcy. Szczęście Hamana nie opuszczało. Kiedy zbliżała się Armia Czerwona, człowiek ten zostaje oddelegowany do protektoratu Czech i Moraw. Tam udaje mu się dostać fałszywe dokumenty i przedrzeć się przez linie amerykańskie. Ma zmienione nazwisko. Zmienione dlatego, że przybiera nazwisko swojej żony. Hosfeld. I pod tym nazwiskiem w powojennej rzeczywistości udaje mu się ukrywać. Do pewnego momentu. Zresztą to jest czas powojenny. Niemcy się odradzają. Poszukują różnego rodzaju ludzi, którzy znają różne fachy. Hamann jest dobrym stolarzem, dobrym tapicerem, ale także też zatrudnia się w restauracji w Bochum jako kelner. Ale zbrodniczy instynkt wciąż wpłynie w żyłach Hamana. Dochodzi do sprzeczki między nim jako kelnerem, a klientem restauracji w Bochum. Hamann nosi przy sobie pistolet. Wyciąga ten pistolet i zabija tego człowieka z zimną krwią. Wtedy przyjeżdża policja i okazuje się, że Hosfeld nie jest Hosfeldem, tylko Heinrichem Hamannem, krwawym katem właśnie z Nowego Sącza. Jest aresztowany. Tylko że sąd RFN uchylił wcześniej karę śmierci. Dlatego Hamann dostaje po całym procesie tylko i wyłącznie wyrok dożywocia. Zresztą nie odsiaduje go do końca. Ze względu na stan zdrowia zostaje później z więzienia wypuszczony. Proces Hamana toczy się dość długo. Ściągani są świadkowie. Zresztą tu do Nowego Sącza w latach 60. przyjeżdżają prokuratorzy niemieccy. Są też polscy prokuratorzy. Świadkowie zjeżdżają z Izraela, a nawet z odległej Australii. Nagromadzono około 200 świadków. Podczas procesu jest pewien epizod, który Hamann opowiada z rozbrojającą szczerością. Mówi, że w Liwanowej była pewna rafineria, bardzo ważna i strategiczna dla przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. I tam pewien Polak, chemik, dowodził grupą sabotażową między 4 a 5 osób. Oni tego Polaka złapali, ale on nie wydał nikogo z tej grupy. Mówi, myśmy go długo trzymali. Oczywiście poddany był brutalnemu śledztwu, ale nikogo nie wydał. Mieliśmy tylko jednego. Jeden z żandarmów, który zeznawał wtedy w procesie, powiedział, że widział tego Polaka tak skatowanego, tak niemiłosiernie zbitego, praktycznie całego opuchniętego. I spojrzał na Hamana i odpowiedział, ale Heinricha Hamana tam nie było. I wtedy Hamann stał i powiedział, ależ oczywiście, Heinrich Hamann tam był. Bo osobiście wydał zarządzenie, aby tego człowieka skatować. Na procesie również zapytano, jak by scharakteryzował na przykład Polaka konspiratora. Odpowiedział, że Polacy konspirację mają wrodzoną we krwi. Wiele lat byli okupowani przez różnego rodzaju mocarstwa i są niezwykle bardzo sprężni i zdolni do właśnie funkcjonowania w podziemnym państwie. Odpowiedział, że też bardzo mocno podziwiał Polaków za to, że kiedy Polak wpadał i wiedział, że dzięki jego zeznaniu może wpaść inna grupa, potrafił wytrzymać bestialskie tortury i nie wydawać innych ludzi. I to była wielka miłość do ojczyzny, która rzeczywiście budziła mój podziw. Tak zeznawał kat sądecczyzny. Proces się zakończył, a kat dostał dożywocie. Tak jak powiedziałem, niestety wyszedł na wolność i ostatnie lata spędził w uzdrowisku. Czasami był aresztowany w celu różnych przesłuchań, ściągany na 3-4 dni do celi, do aresztu, ale potem wypuszczany. Odszedł w kwietniu w 1993 roku. Chciałbym Wam podziękować za to, że wspieracie nasz kanał, bo dzięki temu wsparciu my podróżujemy. Podróżujemy i ukazujemy Wam historie takie jak te. Któż znał historię kata sądecczyzny, Hamana? Ja sam przygotowując się do tego odcinka, nie miałem pojęcia, że takie monstrum chodziło tutaj po tej ziemi. Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie właśnie takie historie wyciągać na światło dzienne i dawać świadectwo zbrodni, która nigdy nie powinna być tak naprawdę zapomniana. Niemieckiej zbrodni. Tutaj też warto to podkreślić. Dziękuję za wszystkie kciuki, za to, że jesteście z nami i że nas subskrybujecie. Na sam koniec chciałem tylko
zaprosić Was na reportaż. Reportaż o krwawej wigilii, jaką urządzili Niemieccy hitlerowscy siepacze w Ochotnicy Dolnej w grudniu 1944 roku. Link do reportażu znajdziecie w opisie pod tym filmem i do zobaczenia w kolejnych podróżach z History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, SNL Militaria, Galicja Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.